scenę teraz zapraszamy osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego mleczarstwa. Głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pana Stanisława Kowalczyka. Powiatowego lekarza weterynarii Wysokie Mazowieckie pana Sławomira Wołejko. Zapraszam panią Małgorzatę Kołton z firmy Tetra Pak. Zapraszam przedstawiciela firmy SIG Kombiblok. Zapraszam pana Edwarda Kołka z firmy GA Proces. Zapraszam pana Zbigniewa Raczyńskiego z firmy Obram. Zapraszam pana Karla Selińskiego z firmy Zentis. Zapraszam pana Eryka Forestera, wiceprezesa grupy Petit Forester. I zapraszam pana Witolda Dawidowskiego, właściciela firmy Energobud. Zapraszam na scenę także przedstawicieli mediów. Pana Wiesława Generalczyka, właściciela wydawnictwa Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk. Pana Romana Wierczorkiewicza, redaktora czasopisma Rynek Spożywczy i Portal Spożywczy. I pana Krzysztofa Wróblewskiego, redaktora naczelnego tygodnika Poradnika Rolniczego. Prosimy o wręczenie gościom pamiątkowych statuetek.